Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym daily vlogu. Słuchajcie, po pierwsze, mamy końcówkę września i jest potwornie zimno, ale widzę, że coś tutaj zaczyna prześwitywać, więc może jakieś słoneczko się dzisiaj pojawi, mam taką nadzieję. Druga sprawa, dzisiaj postanowiłam nagrywać daily vlog i zabieram Was na początek ze sobą na bardzo fajną konferencję, kosmetyczną tym razem, nie medyczną. Pokażę Wam jakieś tam urywki właśnie z tej konferencji. Jestem już prawie gotowa do wyjścia, więc za moment lecę, ale później chciałabym też podjechać do sklepu ogrodniczego i może zrobić już taki jesienny klimat u mnie w mieszkaniu, kupić jakieś kwiaty świeże, zobaczymy jak to będzie. W ogóle zapowiada się fajny dzień i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj ze mną czas, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Bardziej dogłębnie zajmuje się epigenetyka. Jak Państwo zobaczycie tutaj, to są nuty. I one tak wyglądają. Ktoś to napisał, tu jest akurat Chopin i należy to zagrać. Należy to zagrać tak, jak jest napisane. Ale nie jest to grane tak, jak jest zapisane, bo jaki sens miałby konkurs chopinowski i ludzie grający to inaczej. Czyli coś się dzieje po drodze. Można zagrać to inaczej. A jak spojrzymy na nuty ludzi, a szczególnie w filharmonii czy operze, muzyków w orkiestrze, to widzimy pełno notatek na tych nutach. I te notatki mówią, jak to grać. I to jest specyficzne do specyficznego muzyka i robi to wyjątkowe. I te właśnie notatki, najprościej mówiąc, możemy sprowadzić epigenetykę do takiej notatki, a te nuty to materiał genetyczny komórki, to nasze DNA. Skutkiem takiego czytania różnego tego materiału jest to, że ludzkie ciało ma ponad 200 komórek. One robią różne rzeczy, ale zaczynają z jednej komórki. Wszystko zaczęło się od jednej komórki, jednego materiału genetycznego. Mięsień robi, co ma robić, komórka nerwowa przewodzi prąd na dobrą sprawę. Więc to, jak to ten materiał genetyczny jest czytany, jest zasadniczo, różni się w każdej komórce. Czyli matryca jest ta sama, materiał genetyczny czytany różni się w każdej komórce. Age Element to marka, to linia, to kosmetyki, które są w stanie modulować procesy starzenia i są w stanie wpływać właśnie, reaktywować te epigenetyczne mechanizmy starzenia, spowalniać te mechanizmy. Mówiąc o starzeniu, to już tutaj pan doktor przede mną wspominał dość szeroko o procesie starzenia. Ja powiem króciutko, jeśli chodzi o skórę, to wyróżniamy starzenie wewnątrzpochodne, które zdeterminowane jest głównie genetyką, czyli tym, co mamy zapisane w genach, i starzenie zewnątrzpochodne, czyli te wszystkie, czyli to starzenie, które związane jest z ekspozycyjnym wpływem różnego rodzaju czynników zewnętrznych, którym jesteśmy poddawani na co dzień. Działa się na tym, co widać na twarzy, na ciele, czyli żeśmy redukowali z nas toksyną botulinową, wypełnialiśmy głębokie linie kwasem hialuronowym, czyli działaliśmy na objaw starzenia. Oczywiście myśleliśmy również nad tym, co się może dziać, jeżeli zmienimy dietę, jeżeli będziemy odpowiednio zmieniać swój tryb życia. W tej chwili dzięki firmie Mezoesthetic, ja się dzisiaj dowiedziałem, że to był owoc doktoratu, co mnie bardzo cieszy, bo tutaj mamy absolutnie wymogi naukowe i potwierdzenie tego w klinice i w gabinetach, co się dzieje. Ale w tej chwili mogę wybrać taką terapię, która będzie przedłużać efekty mojej pracy codziennej ze skórą, jak również będzie istotnie wpływała
na jej żywotność, czyli to, o czym pan doktor powiedział, czynniki epigenetyczne, to, co mamy zawarte w tych unikalnych składnikach, one istotnie wpływają na ekspresję genów odpowiedzialnych za to. Jest również uzupełnienie biostymulacji personalizowanej, bo ja na produktach Mezoesthetic pracuję od wielu, wielu lat. W tej chwili z panią dyrektor szkolimy lekarzy i uczymy, w jaki sposób dobierać do mezoterapii, bardzo podstawowej metody, czynniki aktywne, żeby w sposób dobry wpływać na stan skóry i szybki. A w tej chwili ja dodatkowo dodam jeszcze terapię epigenetyczną, tak żeby te efekty były jeszcze lepsze. Wracając do domu, podjechałam jeszcze na bazarek i jak widzicie, zrobiłam małe zakupy. Winogrona, bo już zaczynają być dobre. Fasolka też już jest w dobrej cenie i jeszcze, słuchajcie, jest bez tych nitek takich w środku, więc warto ją sobie kupić. Banany do owsianki, pomarańcze do soku, mandarynki do soku. No właśnie, słuchajcie, pojawiły się już mandarynki, ale to, na co polowałam, to są oczywiście figi. Uwielbiam figi, do jesiennej owsianki też sprawdzają się super, ale wiecie co, figi najlepiej smakują z kozim serem. Polecam Wam spróbować. Tu jeszcze kupiłam borówki i wiecie co, kupiłam jeszcze mleko. No, mleko. Napój mleczny, migdałowy, właśnie z tej serii Barista, bo on się super pieni. A to dlatego, że jakiś czas temu pokazywałam Wam, że kupiłam kapsułki Nespresso dyniowe i powiem Wam, że to mleko idealnie się z tymi kapsułkami łączy i podkreśla smak właśnie tej kawy dyniowej, więc będzie z samego rana idealne połączenie. Patrzcie, patrzcie, kto tu do mnie idzie, kto tu do mnie idzie, tadam, tadam, tadam. Jeszcze tej pani nie widać, a już widać. Jakie towarzystwo mnie wita, dzień dobry. Zobaczcie, co Krysia mi tutaj dzisiaj przywiozła. Będziemy testować nowości, rozmawiać sobie o zabiegu z Lumi, w sumie to oczyszczaniu z Lumi, no bo wiecie, że testuję, ale poprosiłam Krysię, żeby pokazała mi też inne urządzenia, no bo pytacie, czy będę testować, czy będę używać. Zobaczymy, jak to będzie. No i patrzcie, jak tu wszystko pięknie przygotowane. Zabieramy się za zabieg, zrobimy go najpierw na połowie twarzy, zobaczymy, jak wyjdzie i będziemy sobie porównywać efekt. Także dzisiaj od odmładzanie, regeneracja, dzień piękności, proszę bardzo. Chance.
zrobiłam sobie ciepłą herbatkę i pomyślałam, że chwilę do was pogadam. Widzicie mnie już w pełnym makijażu, no w pełnym makijażu, że tak powiem. Czyli w moim makijażu, taki jak najczęściej sobie robię, bo Krysia już poszła, a ja zabrałam się za nagrywanie reelsów na Instagram, więc no, trzeba się jakoś prezentować. Ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że no właśnie, miał być daily vlog, a w końcu wyszedł taki składak, bo wczoraj zabrałam się za sprzątanie w całym domu. I tyle czasu mi to zajęło, że stwierdziłam, nie ma nic ciekawego. Później padłam jak mucha i mówię, dobra, dokończę ten vlog dzisiaj. No i właśnie dzisiaj postanowiłam, że trochę nagram. Ale też można powiedzieć, że była taka mała okazja do tego, żeby właśnie coś dla was nagrać. No bo z samego rana przyjechała do mnie Krysia, a zaprosiłam ją do domu. Między innymi dlatego, że dopytujecie mnie, czy będę też testowała inne technologie, inne urządzenia marki Nuskin, oprócz Lumispa. No i w sumie stwierdziłam, że dlaczego nie, bo Lumi to jest dla mnie taki produkt wyjściowy, taki chyba jeden z pierwszych nawet produktów marki, urządzeń marki, które postanowiłam przetestować, bo wiąże się też z nim bardzo dużo kontrowersji, między innymi z tym, że trzeba to urządzenie stosować dwa razy dziennie. W sumie to producent zaleca, żeby to urządzenie używać właśnie dwa razy dziennie, a z drugiej strony tyle się mówi o tej barierze hydrolipidowej, o jej uszkodzeniu. No i wiecie, że wykonałam badania. Byłam kilka dni temu właśnie w gabinecie Zdrowy Styl. Zrobiłam badania skóry po prawie 2 miesiącach testowania codziennego, dwa razy dziennie Lumi na mojej skórze, żeby przekonać się, jak to jest, bo producent informuje nas o tym, że Lumi nie uszkadza bariery hydrolipidowej. Więc chciałam też zrobić badanie, zobaczyć w jakim stanie jest moja skóra po okresie letnim. Ja takie badania wykonuję oczywiście regularnie, ale też zależało mi na tym, żeby właśnie sprawdzić działanie Lumi i przygotować dla was film, gdzie opowiem wam o podsumowaniu tych wszystkich moich testów. Więc zrobiłam sobie takie badanie. No i stwierdziłam, że w sumie to można by było rzeczywiście przetestować te pozostałe technologie marki Nuskin, ale będę je wprowadzać stopniowo. I dzisiaj Krysia przyjechała do mnie, zrobiła mi zabieg na połowie mojej twarzy. Mam zdjęcia, mam filmiki, jutro rano sobie też porównam co i jak, zresztą już porównywałam sobie nawet po samym zabiegu. Ja prądy galwaniczne doskonale znam, więc mamy tutaj technologię galwanik na twarz, na ciało, mamy również technologię boost, którą też będę na pewno testować. Jest, słuchajcie, co robić i w najbliższym czasie mam trochę pomysłów, jak to ogarnąć, jak to zrobić, ale chciałabym na początek zakończyć kwestię Lumi. Na razie jeszcze wam nie zdradzę co i jak, bo w przyszłym tygodniu będzie właśnie film z podsumowaniem. I wiem, że na ten film czekacie, ponieważ pojawiła się też taka informacja od marki, że zmieni się cena całego tego systemu AgeLock, Lumispa, tych zestawów i tak dalej, że ta cena wzrośnie w związku z inflacją, więc jeśli was zainteresuje to, o czym będę mówiła, to moje podsumowanie odnośnie Lumi, no to będziecie mieli okazję do tego, żeby jeszcze skorzystać z fajnej ceny, z niespodzianki, którą dla was szykuję, ale na razie, słuchajcie, na dzisiaj z takich spraw pielęgnacyjnych to tyle. Odłożyłam już sobie herbatkę, ponieważ chciałabym wam jeszcze coś pokazać. Te osoby, które śledzą mnie na Instagramie, to już doskonale będą wiedziały co i jak, ale wiem, że jest tutaj bardzo duża grupa osób, które no właśnie nie śledzą mnie na tym Instagramie, a szkoda, i zapraszam was bardzo serdecznie, bo tam będziecie na bieżąco ze wszystkim, co się u mnie dzieje i nie tylko. Natomiast postanowiłam, że w najbliższym czasie nie będę robiła nowego haula tutaj na moim kanale i chciałabym wam pokazać mój najnowszy nabytek, bo część z was też oglądała moje ostatnie daily vlogi, widzieliście, że robiłam porządki w szafie, pojawił się między innymi u mnie ten oto sweterek, jest to sweterek od marki Olive and Moon, świetny skład, bardzo fajny, przyjemny, ciepły sweterek, ale kupiłam sobie nową torebkę, kto z was poznaje już to logo? No tak, Elisabetta Franki, jest to moja pierwsza torebka tej marki, chociaż
Kto oglądał wcześniejsze moje filmy, ten wie, że jakiś czas temu miałam takie podchody, że tak powiem, do tych klasycznych tote bag od Elisabetta Franki. Ostatecznie zdecydowałam się na torbę od marki Furla, czyli też tote bag od marki Furla. Nosiłam ją namiętnie przez ostatnie miesiące i tak zakochałam się właśnie w takim modelu, w tego typu torbie, że stwierdziłam, że przydałoby mi się w sumie coś takiego większego na jesień. A ja z kolei mam bardzo dużo małych torebek, bo był też taki czas, ostatnie lata, kiedy ja po prostu nosiłam też właśnie bardzo często te małe torebki, torebki między innymi od marki Pinko. No i stwierdziłam, że potrzebuję takiej większej torebki i fajnie by było, żeby ta torebka była jeszcze w takim jesiennym klimacie. No i przeszukiwałam sobie internet i powiem wam, że znalazłam jedną fajną torebkę marki Lobos. Ale problem pojawił się w tym, że niestety nie ma już sklepu stacjonarnego marki Lobos i pojechałam jeszcze w jedno miejsce, gdzie podobno stacjonarne te torebki są. Tam w tym miejscu okazało się, że były tylko dwa modele, więc musiałabym ją fizycznie zamawiać ze sklepu internetowego. A ja nie lubię zamawiać torebek z internetu, ponieważ nigdy nie wiem, jaka będzie ich ostateczna wielkość, jakie będzie to wykonanie. I jeśli mam wydać dużo gotówki, a torby marki Lobos nie należą do najtańszych i wiemy, że są one wykonane z torby. I mimo tego, że cała masa influencerek poleca je na swoich kanałach, w swoich mediach społecznościowych i opowiada, jakie one są super, to ja jednak, wiecie, z tyłu zawsze głowy mam takie światełko, taki nożyk, taki widelec, który mi mówi: poczekaj, musisz sama się przekonać, czy rzeczywiście tak jest. Bo nie zawsze te recenzje i te wszystkie, wiecie, ochy i achy są rzeczywiste z prawdą. No i kiedy okazało się, że tego modelu, na którym mi zależało, nie mogę zobaczyć i nie mogę dotknąć i nie mogę sobie zobaczyć jego wielkości fizycznie, jak to będzie do mnie pasowało, no to zaczęłam się zastanawiać, co dalej. I wiecie co, któregoś dnia byłam, tak się trochę śmieję, ja i Krysia śmiejemy się, że byłyśmy na randce, poszłyśmy na wspólny lunch do Klifu warszawskiego, do Galerii Klif, i tam znajduje się stacjonarnie sklep marki Elisabetta Franki. I mówię do Krysi: chodź, pójdziemy, zobaczymy co ciekawego. I się okazało, że z daleka, ja tam patrzę, słuchajcie, a tam mnie woła i woła: chodź, zobacz, zobacz, zobacz. No i Krysia też jak zobaczyła, to mówi: wiesz co, świetna jest ta torebka, bierz. Ale ja się tak zastanawiałam, wróciłam do domu, pokazałam mojemu Massimo, on powiedział, że to, że tamto. No i słuchajcie, ostatecznie pojechałam, kupiłam właśnie tę torebkę od marki Elisabetta Franki. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. Widzicie, jest zapakowana w woreczek przeciwkurzowy. I uwaga, jest to jeden z niewielu modeli torebek marki Elisabetta Franki, który jest wykonany z naturalnej skóry. I na tym też bardzo mi zależało. Poza tym kolor jest przepiękny, idealny na jesień. Ta-da! Tak właśnie prezentuje się ta torba. To jest model tote bag, monogram w brązie, bo jest jeszcze w odcieniu czarnym i w odcieniu takim jasnym beżowym. I to jest największy model, czyli wersja medium. Jest jeszcze wersja mini i taka naprawdę mini. I powiem wam, że wielkościowo naprawdę fajnie, chociaż jest to nieco mniejszy model właśnie od torby Furla. I teraz tak szybko pokażę wam, jak ta torba wygląda w środku, no bo widzicie, na zewnątrz wygląda ona w ten sposób. Czyli mamy ten monogram Elisabetta Franki z jednej i z drugiej strony. Prosta, typowa tote bag. Nie ma tutaj absolutnie żadnych nóżek od spodu. Natomiast w środku wygląda ona tak. Zobaczcie, mamy jedną główną taką przegrodę, kieszeń. Mamy też taką mniejszą kieszonkę. O, widzicie tutaj. Czekajcie, spróbuję ją wyciągnąć. O, tak ona się prezentuje, zasuwaną tutaj na złoty suwaczek, więc można sobie w razie czego jakieś ważne dokumenty, czy co tam potrzebujecie, coś co jest mniejszych rozmiarów, schować. I też, co jest bardzo ciekawe i bardzo fajnym rozwiązaniem właśnie w tej torbie, to zasuwana góra. Bo na przykład w torbie tote bag od Furla czegoś takiego nie ma. A tutaj możemy sobie tę górę
O, zobaczcie. Zasunąć, schować sobie tutaj tę dłuższą część. O, i wygląda to tak. Więc prezentuje się naprawdę dobrze. Czyli na przykład, jeżeli idziecie po dworze, po ulicy i pada deszcz czy coś, to tutaj wam nic nie będzie kapać. Z drugiej strony, to też jest taka trochę przestroga dla złodzieja, który chciałby włożyć rękę i coś tam wyciągnąć. Ja już wam wiele razy o tym mówiłam, że nie mam z tym problemu, ponieważ ja się poruszam samochodem, więc nie jeżdżę komunikacją miejską, więc nie muszę się o to akurat martwić, ale no właśnie, mamy tutaj tą dodatkową przegrodę, też pięknie wykończoną, złoty suwak i dodatkowo dołączony jest też pasek, o, złote wykończenia, wszystko logowane, oczywiście Elisabetta Franki. Tutaj mamy też po bokach uchwyty złote, widzicie, z jednej i z drugiej strony, więc można zawsze sobie ten pasek jakoś wykorzystać. Co prawda on nie jest regulowany, ale jest ok. No, ja raczej nie będę z niego korzystać, bo mi zależy właśnie na noszeniu torby w ten sposób, trzymaniu jej za uszy. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, ponieważ widać, że płacicie tutaj za jakość. Zobaczymy oczywiście, jak będzie po jakimś czasie z noszeniem tej torby, jak ona będzie się sprawdzać, ale no naprawdę nie odstaje żadna niteczka. Wszystko jest pięknie doszyte, uszyte, zrobione, zabezpieczone, wnętrze. Widać, że to jest jednak dobra, naprawdę dobra torba. Zresztą za taką cenę, no to ja się nie dziwię, że płacimy nie tylko za markę, ale płacimy też za coś, płacimy za jakość. I bardzo dobrze, że jest to torba wykonana właśnie ze skóry naturalnej. Całkiem fajnie tutaj rzeczy mi się w niej mieszczą. Także słuchajcie, mój najnowszy zakup na jesień, na zimę, na najbliższy czas. No mam nadzieję, że będzie się u mnie dobrze nosić i dobrze sprawdzać. A teraz zabieram się za szykowanie, bo dzisiaj spotykamy się z naszymi znajomymi, którzy przyjechali z dosyć odległej części Polski. Także spędzimy dzisiaj z nimi wieczór. Trochę też dla was tutaj ponagrywam, już takie zakończenie tego dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i też podobał wam się ten filmik, no bo było trochę kosmetycznie, trochę pielęgnacyjnie, coś tam z mojej szafy, jakieś nowości i tak dalej. No i co? Myślę, że mogę się już z wami pożegnać. Oczywiście zapraszam na ostatnią część tego dzisiejszego vloga i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!